przerwa pod kasztanami na jakiś drobny posiłek cukrowy i energetyczny. Wyciągnąłem nogi z butów. Trochę mi się spociły. Mamy 5. kilometr za sobą. Nie wziąłem czapki, nie mogłem znaleźć czapki z daszkiem. Na szczęście mam bufa, więc wykorzystam go. Chodzi mi tutaj o to słońce, które daje w palnik pod koniec maja. No, czerwiec jest najdłuższym miesiącem, który obfituje w największą ilość słońca. To słońce jest najwyżej. I mam też filtr 50, też będę się smarował, żeby się nie spalić na czerwono i nie opuchnąć. Nie wyglądać później dziwnie. Pomnik zadbany. Trochę tutaj pochowano. Dzieci. 25, 17 lat. Najmłodszy 17 lat miał. 16. 16. Czekaj, jest. Szopa Stanisław. 16 lat miał najmniej. Jak został rozstrzelany. A najstarszy człowiek to młody. W sile wieku był. 42 lata. Paciorek Józef. No i pomnik widać, że zadbany. Bo tutaj są rozstrzelani jedni, a to są chyba drugi, prawda? Tutaj jest napisane, że 28 młodzieńcom z Łyszkowic. A tu masz 28 stycznia 44, czyli... Aha, faktycznie, czyli dwa pomniki. 43 i 44 rok. No i te z tyłu drzewa posadzone już po wojnie. Otaczające pomnik. Wyglądają młodo. Chociaż to jedno za mną się znajdujące na pewno... Nie, też chyba było posadzone. Tuż po wojnie mogło być posadzone to. Nie wygląda na ponad 70 lat. 80 musiałoby mieć. To nie, to jest, to też jest posadzone po wojnie. Równo godzinę i 5 minut wędrujemy. Przeszliśmy ile? 6 km chyba już, 5 km, 200 metrów. Z przystankami. Punktów mamy już zaliczone. Raz, dwa, trzy... Co najmniej 5, że sporo dzisiaj miejsc zrobimy. Będę miał dużo do pakietu 1000 miejsc z Polski. 1001. Tu się będą pojawiały na dole kolejne numery odwiedzonych miejsc i jak się nazywają. Nie? No i w opisie filmu też jak sobie rozwiniecie, to macie całą listę miejsc odwiedzonych, z których też są właśnie filmiki. Przed nami, w zasadzie za mną, ale przed nami, bo tam zmierzamy, miejscowość Koniusza. Tam jest celem na wzgórzu, to nawet widać, jest kościół z drewnianą dzwonnicą z XVIII wieku. No i bardzo ładne krajobrazy tutaj się zaczęły, takie faliste, pagórkowate. Mi to trochę przypomina częściowo Lubelszczyznę, ale też i Góry Świętokrzyskie, takie pogórze Góry. Ponidzie tak samo. No. Zaczyna się robić tak ciekawie. No trochę się oddaliliśmy już od tego Krakowa, więc jest git. Jest git. Wruszamy na miejscowość. Cmentarz, ale tutaj mamy do czynienia ze starszą częścią, z najstarszą częścią cmentarza. Widać to bardzo wyraźnie po krzyżach na nagrobkach. No i nagrobki wyglądają tak, że są usypane po prostu kopczyki z ziemi i zasadzone kwiatami. A tutaj już w tej części nowszej, no to
już solidne pomniki. E.T. wystrzelił do góry. Muszę go dogonić. Tutaj mamy takie spore podejście. No, teren jest pagórkowaty, więc trzeba się liczyć z tym, że też jakieś przewyższenia się robi. Czasem te podejścia są naprawdę spore. Plebania drewniana. A tutaj barokowy kościół murowany. I po lewej zaraz będzie widać drewnianą wieżę. Coś tu się wydarzyło. Mur się łamie. O, ten portal ciekawy bardzo. Dobrze, już konstrukcja wysłużona. Strach dotykać, żeby się nie oderwało coś. Już było zabezpieczane nawet. No i mamy tam dzwonnicę drewnianą. Ale widoczek. A, czyli my wyszliśmy na takie spore wzgórze. O, podróżnik E.T. coś nagrywa. Patrzcie, super widok. No właśnie, patrzę, tu mamy kierunek północny. W tej chwili. Przy dobrej widoczności to może by i nawet dojrzał Góry Świętokrzyskie. Zarysy, jakby się dobrze zorientował. Stąd w Góry Świętokrzyskie jest 80 km. Mhm. Więc spokojnie by to zauważył. Dzisiaj mamy słabą przejrzystość, bo jest niewielki wiatr. Ciekawostka, bo tutaj właśnie z tego punktu widokowego, spod Kościoła, w Łyszkowicach, w kierunku północy mamy taki elegancki widok na okoliczne wzgórza. I tutaj na tych terenach rozegrała się słynna bitwa pod Racławicami. Jeszcze nie byłem na miejscu upamiętniającym tą bitwę pod Racławicami, ale mam zamiar się wybrać w najbliższym czasie w ramach Tysiąca Miejsc Polski oczywiście. No wiadomo, kiedy się tutaj pruli pod Racławicami, no to te tereny wyglądały trochę inaczej. Na pewno było więcej terenów zalesionych, a mniej infrastruktury, mniej budynków, no i oczywiście mniej pól. A dzisiaj trochę się zmienił ten to zagospodarowanie ziemi. Sprawdźmy, czy jest woda święcona. Wody nie ma, ale są pieniążki. Mamy za sobą już prawie 8 km traski i w niecałe 2 godziny, w zasadzie to w półtorej żeśmy zrobili, więc tempo marszu jest naprawdę solidne. Przerwa pod kasztanami na jakiś drobny posiłek cukrowy i energetyczny. Wyciągnąłem nogi z butów. Trochę mi się spociły. Zobaczcie. To ciemne to jest pot. Jedyny odcinek na dzisiejszej trasie przez las. Las mieszany. Na odcinku jakieś 300, może 400 metrów. A tak to cały czas idziemy po patelni, można powiedzieć, na słońcu. Pomnik przyrody. Potężny dąb. No, naprawdę. Chociaż koronę ma już taką trochę, widać, że deszcze i wiatry zajęły się trochę tą koroną, ale jeszcze się trzyma. Ale jest naprawdę bardzo, bardzo gruby. W kamerze nie oddaję tego. Trzeba by było podejść.